przedstawię 14 rad moich autorskich, jak najlepiej jest się przygotować do każdego egzaminu. Czy to pierwszego podejścia, właściwego podejścia, czy też później poprawkowego egzaminu. Punkt pierwszy: zrozum wymagania. Dokładnie zapoznaj się z wymaganiami egzaminacyjnymi, aby wiedzieć, co będzie sprawdzane na egzaminie. Sprawdź sylabus, może hasła pojawiające się w nagłówkach prezentacji wykładowców oraz zagadnienia, które były poruszane na egzaminach, ale w tych poprzednich podejściach. Często takie materiały gdzieś są dostępne wśród studentów. To będzie Twoje must have, nawet jeśli interesuje Cię tylko zaliczenie na tą trójkę. Punkt drugi: ustal harmonogram nauki. Zaplanuj swoją naukę. Rozłóż materiał na odpowiedni czas. Dzięki temu unikniesz nauki na ostatnią chwilę. Taka nauka na 3 dni przed egzaminem jest oczywiście możliwa, tylko że może to prowadzić do stresu, chaosu i poczucia, że to będzie tylko próba podejścia do egzaminu, a nie faktycznie wyzdanie tego egzaminu. Lepiej jest po prostu rozdzielić sobie ciężar na kilka lub nawet kilkanaście dni. Warto też spojrzeć, czy egzamin jest z przedmiotu humanistycznego, czy może z przedmiotu ilościowego. W przypadku przedmiotów ilościowych często dochodzą również takie elementy rozwiązywania zadań, a w nich trzeba naprawdę zrozumieć proces rozwiązywania zadań, a nie tylko zakuwać formuły. Sposobu rozwiązywania zadań po prostu zakuć się nie da, bo to wyparuje. Potrzebna jest ciekawość, pozytywne nastawienie i to jest wtedy formuła na sukces przy przedmiotach ilościowych. Trójka. Korzystaj z różnych źródeł. Zbierz wszystkie materiały. Mogą to być notatki, książki, które będą potrzebne do nauki. Wykorzystuj naprawdę różne materiały edukacyjne, takie jak filmy, artykuły, a nawet podcasty, aby wzbogacić to zrozumienie. Obecnie mamy do dyspozycji masę możliwości i sposobów pozyskania wiedzy. Nie warto się ograniczać tylko do slajdów wykładowcy. Sami wiemy, że nie zawsze są one bogate. Warto przeszukiwać podręczniki akademickie dostępne w formacie PDF, są często przeszukiwalne, oraz warto korzystać z bibliotek elektronicznych na uczelniach, które są oczywiście też szeroko dostępne. Warto też dokonać takich poszukiwań prezentacji innych wykładowców i obejrzeć filmiki edukacyjne, jak na przykład ten na moim kanale. Wykorzystując tak różne źródła, można naprawdę pozyskać szeroką to perspektywę i lepiej zrozumieć materiał, co pomoże Ci w nauce. Punkt czwarty. Nie zostawiaj nic na ostatnią chwilę. Zacznij przygotowania z wyprzedzeniem. Unikniesz stresu, chaosu w dniu egzaminu. Termin egzaminu jest zawsze podany z wyprzedzeniem, nawet jeżeli to jest tylko kwestia ostatnich 7 dni. Można więc zaplanować naukę. Każdy z nas ma różne aktywności. Można pracować, a mieć własne zobowiązania, ale nauki na 3 dni przed egzaminem nie wolno zostawiać. Dobrze taki rozłożony czas nauki pozwoli skutecznie przyswoić materiał i poczuć się po prostu pewniej. Punkt piąty. Rób własne notatki. Podczas nauki twórz własne podsumowania najważniejszych informacji, które będą łatwe do przyswojenia przed egzaminem. Możesz przygotować 1 do 2 kartek formatu A4 z zapisanymi swoimi najważniejszymi hasłami do egzaminu. One mogą się pojawić często w materiałach i to jest właśnie ten element, który jest niezbędny do opanowania. Warto wykorzystywać również różne techniki wizualne, aby ułatwić sobie naukę. Najlepiej stosować kolory, strzałki, domki, minki, grafy, cokolwiek lubisz rysować, aby lepiej zrozumieć i zapamiętać dany materiał. Warto też pamiętać, że jesteś dorosły, ale to nie oznacza, że takie metody są dziwne i tylko dla dzieci. Twój mózg lubi różnorodność. Kolory, kształty, połączenia, wszystko to pomaga w organizacji myśli i przyswajaniu informacji. Warto też eksperymentować z różnymi metodami, aby znaleźć to, co działa dla Ciebie najlepiej. Takiego rodzaju notatki
nie tylko ułatwiają naukę, ale także staną się cennym materiałem, aby przeglądać to już krótko przed egzaminem. Punkt szósty. Ucz się aktywnie. Czytanie kilkukrotnie tego samego tekstu potrafi wyłączyć całkowicie. To oznacza po prostu zmarnowanie Twojego czasu. Lepiej robić autorskie notatki, tworzyć własne szalone mindmapy, czy po prostu kolorowe fiszki, a nawet ściągi. Ściągi mogą pomóc zmobilizować nasz leniwy mózg do tego, aby przyswajać wiedzę. Samo robienie tych wszystkich elementów, wszystkich zaproponowanych przeze mnie, to już jest sam proces uczenia. Same notatki. Pamiętaj, że zapisywanie tych najważniejszych informacji własnym, prostym słowem dużo pomaga. Lepiej dzięki temu zrozumiesz materiał. Zorganizujesz notatki w logiczny sposób, czy to od myślnika, przecinka, w nawiasie, wykrzyknika, tych wszystkich elementów warto jak najwięcej wykorzystywać. Mind mapy, rysowanie map myśli to element czysto wizualny. Dobry też sposób na połączenie graficznie różnych haseł z różnych tematów. To używanie kolorów i symboli. To nada mapie atrakcyjny dla oka wygląd i ułatwi ci zapamiętywanie. A co do fiszek, po prostu przygotuj własne fiszki, pytanie, odpowiedź. Ta technika na szybkie przeglądanie materiału i testowanie obecnego stanu wiedzy. Dobrze jest we własnym zakresie używać takie własne fiszki, ale też w ramach zgranej grupy studentów, którzy będą chcieli się tym dzielić. Czasem niektóre osoby mają własne autorskie najlepsze fiszki. Hasła i wzory. Dobrze jest przygotować jedną kartkę z najważniejszymi pojęciami, wzorami i hasłami. Stosuj kolory, strzałki, inne elementy wizualne, aby ułatwić sobie przyswajanie informacji. Taka kartka będzie świetnym narzędziem do szybkiego przeglądania kluczowych informacji, czysto już przed egzaminem. A co do ściąg? Klasyczna mała kartka z totalnie małymi notatkami, może nawet ze wzorami. Lepiej ręcznie przygotowana taka karteczka. Im więcej trudu przy niej wniesiesz, to będziesz bardziej przekonany, że jesteś zabezpieczony i przygotowany do egzaminu. A bardzo często taka mała karteczka ostatecznie nie jest wcale zabierana na egzamin. Za to w głowie jest treść tej kartki i to poczucie, to co najważniejsze, jest już zapamiętane. Punkt siódmy. Rób sobie przerwy. Co do samego uczenia, staraj się ograniczyć rozpraszacze. Łatwiej skupić się wtedy na nauce. Rób sobie przerwy w trakcie nauki. Te krótkie przerwy, co takie 20-30 minut, pomogą ci naładować się energią i poprawić koncentrację i zwiększyć efektywność. Po każdym takim etapie nauki daj sobie małą nagrodę. Może to być spacer na świeżym powietrzu, krótka drzemka, czy ulubiona przekąska, czy kawa. Cokolwiek to będzie, stosuj to, co na ciebie działa. Takie nagrody nie tylko umilą ci czas nauki, ale również zmotywują do dalszej pracy. Pamiętaj, że również dbałość o swoje ciało fizyczne i psychiczne nastawienie to kluczowe elementy dla twojej wydajności umysłu. Punkt ósmy. Ucz się razem. Jeśli wiesz, że ktoś także zdaje poprawkę lub po prostu podchodzi do tego egzaminu, to uczcie się razem. Taka nauka jest zawsze ciekawsza, a także będzie to możliwość zadawania pytań drugiej osoby, odpowiadania na pytania i dzielenia się swoimi wątpliwościami. Takie wspólne omawianie materiału może pomóc w lepszym zrozumieniu trudnych tematów. A w myśl hasła pomagaj sobie, pomagając innym. Tłumacz znajomym to, co oni nie rozumieją. Dyskutuj, główkuj. Jeśli umiesz coś komuś wytłumaczyć, to znaczy, że to już rozumiesz. Naprawdę nic nie tracisz na uczeniu innych podchodzących do egzaminu. Ty się po prostu upewnisz, że sam rozumiesz materiał, który ty potrzebujesz zdać, a oni będą zadawać pytania, na które ty, znajdując odpowiedzi, zyskasz własne poczucie, że jesteś odpowiednio przygotowany do egzaminu. Naprawdę warto. 9. Zadbaj o zdrowie. Niby to nie jest powiązane, ale lepiej idzie nauka, kiedy dobrze czujesz się fizycznie. Odżywiasz się, pijesz dużo wody, śpisz wystarczająco dużo,
aby utrzymać tę energię i również koncentrację umysłu. Jeśli chcesz robić coś trudnego jak nauka, to podstawą jest dbanie o zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Nikt chory naprawdę nie ma motywacji do nauki. Dziesiątka. Unikaj nadmiaru stresu. Ucz się takich prostych technik relaksacyjnych, jak głębokie oddychanie, aby redukować stres przed egzaminem. Czasem wystarczy na chwilę zamknąć oczy i się wyłączyć, słuchać muzyki, robić sobie przerwy. Najlepiej jest mówić do siebie, że idziesz zdać egzamin, a nie próbować go zdać, ponieważ to zakłada możliwość porażki. Lepiej mieć dobre nastawienie na sukces. W ogóle mieć nastawienie na sukces. Nawet jeśli twoim celem jest uzyskanie trójki w indeksie, pozytywne myślenie pomoże ci podejść do egzaminu z tą odpowiednią pewnością siebie. Jedenastka. Bądź pewny siebie. Przypomnij sobie, że przygotowujesz się i masz wystarczającą wiedzę, aby zdać ten egzamin. Staraj się samemu utwierdzić, że poświęciłaś odpowiednio dużo czasu na naukę i jesteś gotowy, gotowa, aby to zdać. Bądź pewny tego, co mówisz sobie w myślach i na głos innym. Taka wewnętrzna pewność pomoże ci zredukować stres i naprawdę zaprezentować dobrze swoją wiedzę podczas egzaminu. To naprawdę działa. Punkt 12. Zrób próbny egzamin. Rozwiązuj przykładowe pytania egzaminacyjne lub testy. Dzięki temu oswoisz się z formatem tego egzaminu. Nawet jeśli masz dostęp do takich zestawów egzaminacyjnych z poprzednich podejść, oficjalnych zestawów lub tych nie, od innych studentów, spróbuj je rozwiązać. Nie musi się udać, ale najważniejsze, aby rozwiązywać. Zmierz sobie ten czas, a zobaczysz, że z każdą próbą ten czas będzie się skracać, a to z pewnością działa na twoją korzyść. Punkt 13. Zaplanuj dzień egzaminu. Przygotuj się z wyprzedzeniem, co ze sobą zabierzesz i o której godzinie wyjdziesz. Połóż się spać wcześniej przed egzaminem. Unikaj wieczornych rozpraszaczy, aby dobrze się wyspać. Zjedz tak lekkie śniadanie, a wszystkie niezbędne rzeczy, jak długopis, kalkulator, a może inne elementy, spakuj wieczorem wcześniej. 14. Poproś o pomoc. Nie wahaj się korzystać z pomocy kolegów, korepetytorów czy grup studentów na Facebooku. Współpraca z innymi może dostarczyć nowych perspektyw i dodatkowych materiałów i podejść do rozumienia. Razem jest zawsze się łatwiej uczyć i korzystając z pomocy innych, po prostu zdać egzamin.